że katecheza jest dobra, bo jak nie ma katechezy, to są zwiedzenia. Posłuchajcie, ja w ogóle wierzę w to, że my założymy taką służbę, jak pomagać ludziom, księżom, którzy wychodzą lub chcą wyjść, a nie wiedzą, jak to zrobić. Kilka miesięcy temu odezwał się do mnie człowiek, też ksiądz, nie ujawnię jego danych, gdyż jesteśmy w przyjaźni. Ma dosyć takiego życia i pomodlił się do Boga, mówi tak, jestem w takim miejscu, że muszę realnie pokutować, ale przed kim? Boże, pokaż mi osobę, której mogę się wyspowiadać. I włączył internet i wyświetliła mi myślenie. Posłuchajcie, on mi się spowiada ze swojego życia. Mówi do mnie, nie potępiasz mnie. Ja mówię, nie potępiam cię. Idź i żyj, w ogóle nie potępiam cię. W lato przyjedzie do nas, w wakacje do nas przyjedzie. Przyjaciele, chciałabym dzisiaj powiedzieć o posłuszeństwie, poddaniu i zależności. Jest to bardzo dobre, aby się rozprawić z buntem w swoim życiu. Prawda zamyka furtki nieprawdy. Kiedy przyjmujemy do swojego życia prawdę, kiedy żyjemy z tą prawdą, kiedy obcujemy z tą prawdą, to ona zamyka furtki nieprawdy. Jest coś takiego jak niechęć do zależności. Skąd to się bierze? No bierze to się z fałszywego obrazu rodziny. Tenże fałszywy obraz rodziny wmontowany jest w nas. Przez niektórych z was już jest wymontowywany. Z naszych rodzinnych domów. Jednym z wyświetlanych sloganów w Królestwie Bożym jest między innymi to Duch Święty mnie prowadzi. Duch Święty mnie prowadzi i jestem tak niezależny, nieposłuszny i niepoddany. To nie prowadzi Duch Święty, ponieważ Duch Święty to duch zależności, poddania i posłuszeństwa. Kiedy przyjęłam te rzeczy do swojego życia, one mnie wyprowadziły z problemów. Dzisiaj jestem tak pewna Boga w sobie, że nie potrzebuję, żeby ktokolwiek się o mnie modlił. Rozumiecie? Jesteśmy innym kościołem niż inne kościoły. Jesteśmy kościołem przebudzeniowym. Jesteśmy kościołem, gdzie zawsze będziemy mówili prawdę. Będziemy torpedować humanizm i będziemy torpedować religię. Tak jak siostra, przyjaciółka powiedziała, że religia nie tylko jest w kościele katolickim, ale jest wszędzie. Tak, religia jest wszędzie. Kiedy głosimy prawdę, podnoszą się zhumanizowane dusze, religijne dusze i mówią zamordyzm! Nie, to Duch Święty, namaszczenie pierwsze klasy. Wiecie, dlaczego tak jest? Dlatego, że byliśmy zależni, poddani i posłuszni. Te prawdy trzeba sobie przywiązać na szyję i zacząć z nimi chodzić. Czemu tak jest, że w kościele ludzie nie chcą się poddawać jedni drugim z lęku, przed stratą? To jest kłamstwo. To nie jest strata. To jest zyskanie skarbu. Jest napisane, że Jezus był posłuszny i to się podobało Bogu. Jezus był posłuszny do śmierci krzyżowej. Jezus był zależny. Powiedział, że nic nie czynię, jeśli nie widzę tego u Ojca. To są zależności. Duch Święty prowadzi do zależności. Kiedy nasz syn miał 13 lat, i doszedł do takiego miejsca, że wszystko może. Artur mówi do niego, załóż firmę, idź po Lego i ruszaj w świat, żeby ci życiowa szansa nie uciekła. I często też tak jest w kościele, że przychodzą młodzi ludzie, którzy doświadczyli zbawienia, zostali wyswobodzeni z okowów piekła. Tak? I pierwsze, co to się podnosi,
To się nazywa bunt. Tego nie można inaczej powiedzieć. W Królestwie Bożym nie ma lepszych i gorszych, ale są starsi i młodsi. I trzeba to respektować. Od kiedy mówiłam wam dwa tygodnie temu, że kiedy oddałam swoje życie Jezusowi, zawsze byłam w Kościele. Zawsze. Nigdy nie byłam poza ciałem. I w tym ciele byłam zależna. Ja byłam zależna. Szukałam ludzi, u których widziałam autentycznie zwycięstwo i poddawałam im swoje życie. Rozumiecie? Byli to liderzy, często nie liderzy, po prostu starsi ludzie, tak? Od których ja mogłam wziąć nawet mądrość życiową. W Biblii na przykład jest napisane w Księdze Tytusa, aby starsze kobiety uczyły młodsze, aby były czyste. Nie tylko, żeby tam się kulkowały, to tak. Żeby nie nadużywały wina, żeby za mąż wychodziły. Żeby szanowały swoich mężów i swoje dzieci. Rozumiecie? Temu się należy poddawać. Nikt ci nikt nie ukradnie, jeśli będziesz w swoim życiu zależny. Zależność to cecha Ducha Świętego. Ludzie mówią, tak mnie Duch Święty prowadzi. Ja mówię, gdzie? Patrząc na twoje życie, to widzę, że jesteś na bezdrożu błędu. Duch Święty cię prowadzi na bezdrożu błędu? Nie. Duch Święty prowadzi do zależności, aby młodsi uczyli się od starszych. Nic w tym złego. Każdy z nas był w jakimś systemie religii i religia wybiła się na ludziach i złe obrazy z rodzinnych domów. I wiecie, co to jest? To są warownie, które potem nie pozwalają nam funkcjonować w zdrowych relacjach, w rodzinie, w Kościele. Mówiłam wam dwa tygodnie temu, że najłatwiej jest odpalić religijny Kościół. Bo teraz jest taka moda. Nie masz co robić, załóż Kościół. Kiedyś tak było w Afryce, a teraz już tak jest w Polsce. Nie masz co robić, to idź załóż Kościół. Proszę bardzo. Siostra była w różnych miejscach. Protestanckich. Czego doświadczyła? Śmierć. Śmierć. Ten ksiądz, w którym jestem w relacji, mówi do mnie tak. Bardzo mnie to dotknęło. Powiedział do mnie, mów zawsze o życiu. Ja popłakałam się, kiedy z nim rozmawiamy. Ja mam dlaczego? On mówi, bo życie, ludzie się potknęli o życie. Życie mi się przydarzyło. Ludzie się potknęli o życie. Dlatego tak duży nacisk kładziemy na życie. Wtedy, kiedy usługujecie, przyprowadzajcie ludzi do siebie. Bo do Chrystusa to jest abstrakcja. Ja cię przyprowadzam do siebie. Ja się poddałam zależności. Przez kilka pierwszych lat poddałam się pod zależność Artura. Jestem zależna od ciebie. Łatwo jest powiedzieć, jestem zależny od Boga. Ja mówię, tak? To za mało. Boga nie widzisz. I możesz sobie tego Boga w sobie wytworzyć, takie jakie masz warownie. No niestety, tak to działa. Ja miałam różne warownie i kiedy przyszła do mnie prawda o zależności, no to już w ogóle pierwsze, co to przychodzi, ogromny lęk, że mnie zniszczy. W ogóle po chrześcijańsku zniszczy moje życie. Ale Duch Święty powiedział do mnie, bądź zależna, ponieważ ja jestem duchem zależności. To duch zależności. Chcesz w swoim życiu wzrostu? Bądź zależny. Nie bój się. Wiecie, ludzie się boją takich rzeczy. Przychodzi jakaś korekta, przychodzi starsza osoba do młodszej i mówi, chodź, pouczę cię życia. Ale ja wiem! Ja mówię, ale twoje życie wygląda, że jesteś na bezdroża błędu. W ogóle nie bój się. Nic ci nie zrobię, nic ci nie zabiorę. Chcę cię wyposażyć. Chcę ci dać. Chcę ci pomóc. Chcę w ciebie zaszczepić zupełnie inne rzeczy, niż zaszczepili w ciebie twoi ziemscy rodzice, którzy najprawdopodobniej Boga nie poznali. Chcę cię wyprowadzić z tego miejsca, żebyś nie miał do nich pretensji.
Bo co ci mogli dać, jak sami nic nie mieli? Rozumiecie? Zależności w Kościele są bardzo ważne. Ludzie tak właśnie mówią, Duch Święty mnie prowadzi. Ja mówię, ale Duch Święty to duch zależności, posłuszeństwa i poddania. To nie jest duch samowolki. Rozumiecie? Kto jest twoim autorytetem? Duch Święty. Przychodzi ktoś do tego kościoła i mówi, Agata i Artur nie są dla mnie autorytetami. To po co tu przychodzisz? Zjeść. W Królestwie Bożym liczy się serduchu. Biblia mówi tak. Jeśli ustami swoimi wyznasz i w sercu swoim uwierzysz, zbawiony będziesz. Jeśli ustami swoimi wyznasz, że to jest twoja rodzina i w sercu swoim uwierzysz, że to, co mówimy, to jest prawda, to błogosławieństwo tego domu stanie się twoim udziałem. Przecież widzicie, że wyposażamy wasze życie do służby. Tego się nie wolno bać. Mi nikt nie dał przykładu. Ja nie wyniosłam przykładu z mojego domu rodzinnego. Z mojego domu rodzinnego wyszłam ogromnie wylękniona i natychmiast wpadłam w ręce fałszywej miłości, fałszywego poczucia bezpieczeństwa. Trenowaliśmy prawdy na sobie. Na sobie trenowaliśmy proste prawdy Królestwa Bożego. To jest za mało, że powiesz, Duch Święty jest moim autorytetem. Uwierz, że moim też. Ja jestem pierwsza fanka Ducha Świętego, która w ogóle słucha Ducha Świętego. Rozumiecie? I w ogóle Jemu jestem, co? Poddana. Ale jestem zależna. Są w Kościele liderzy. Jesteśmy zależni. Mamy zespół apostolski. Jesteśmy zależni od zespołu apostolskiego. I to nie mogą być slogany. To ma być, to mają być realne zależności. Nie bójcie się tego. To jest ta cecha, Duch Święty mnie prowadzi i nie chcę się poddać i nie chcę, aby ktokolwiek był moim autorytetem. To jest syndrom dzieciństwa. Wiecie? To jest coś, co mają dzieci, które się po prostu boją. Boję się, że kolejny raz zostanę zraniony. Kiedy Duch Święty do mnie powiedział o zależności, to postanowiłam, że na silnego indyka będę przyjmowała jego prawdę. Dusza bolała, krwawiła. Chciałam się wycofać. Jak mam być od niego zależna? Mówię, Boże, ma być moją głową. Jeszcze nie rozumiałam, królem, kapłanem, to było dla mnie w ogóle za trudne. Ale w ogóle ma być moją głową, czyli w ogóle, wiecie, na chłopski rozum w ogóle on ma decydować, a ja mam być posłuszna. W ogóle mówię, zniszczy mnie z powrotem, w ogóle nie podniosę się. A Duch Święty do mnie mówi, ja jestem duchem zależności. Nie musisz czuć, kiedy chcesz wprowadzać prawdy do twojego życia. Prawdy Boże przyjmuje się przez posłuszeństwo. I Duch Święty jest duchem posłuszeństwa. Jezus był posłuszny aż do śmierci krzyżowej. Ci ludzie mówią, moc, uwalniam, uzdrawiam. Ja mówię, okej. Jaki jest porządek? Władza. Uległość i władza. Jezus był uległy. Rozumiecie? Posłuszny. To go prowadziło na krzyż. Tak? I tam zyskał moc. Był uległy i posłuszny. Doprowadziło to go na krzyż. I na krzyżu jest moc. Rozumiecie? Kiedy chcemy ludziom pokazać, że jesteśmy rodziną, to musimy ludziom pokazać wzajemne zależności. Tego się nie wolno bać. Kiedy będziecie czytać Biblię ze zrozumieniem, kiedy będziecie prosić Ducha Świętego, żeby wam objawiał słowo, które czytacie, to będziecie między innymi wyczytywali takie perły, jak w liście Tytusa, że starsze mają uczyć młodsze. I wiecie, to w ogóle, ja na przykład nie mam z tym problemu. Ja w ogóle siadam z moją teściową, rozumiecie? Bo w ogóle jest napisane, że przed siwą głową trzeba się pokłonić. Ja w ogóle nie mam problemu, ja w ogóle siadam przed siwą głową i w ogóle spowiadam się w siwej głowie. Rozumiecie? Mama nie jest w kościele żadną funkcyjną, jest w służbie wstawienniczej
A ja w ogóle przed nią siadam i w ogóle mówię, bo ja respektuję słowo. Rozumiecie? To jest zależność. Ona jest najpierw moją siostrą w Chrystusie, a dopiero moją teściową. Najpierw siostra w Chrystusie, dopiero teściowa. I taka prawda, siwa głowa. Siadam w ogóle przed nią, tak? I mówię, módl się o to, bo nie ogarniam kwety. Przynoszę jej prośby modlitewne, tak? I mówię, módl się o to, o to, o to i o to. Czemu przynoszę jej szczere prośby modlitewne? Bo jej ufam. Bo jej ufam. Jest moim wstawiennikiem. Jestem zależna. To jest zależność. Rozumiecie? Nie bójcie się tego. W ogóle nie pójdziemy dalej, wiecie? Co w ogóle Biblia mówi tak? I poznają, tak? Po miłości wzajemnej. Kiedy będziemy wylęknieni w relacjach, kiedy to będzie wylęknione, tak? To tak nie działa. Bo to w ogóle w innych kościołach jest gromada lęku i rzeczy, które są po prostu nadciągnięte. Niech tutaj będzie inaczej. Nie bójcie się wzajemnych zależności. Jeśli jesteś starszym w kościele, to bierz odpowiedzialność nad młodszymi. Nie trzeba tam mówić, a wiesz, on tam świruje. To go ucz. To go ucz. Dostałeś odpowiedzialność. Jesteś starszym, ktoś świruje, to posadź go i powiedz, nie świruj. A ja w nosie mam, co ty do mnie mówisz. No buntownikiem jesteś. Przecież kiedy przyjąłeś Jezusa jako osobistego Zbawiciela, to stałeś się Jego niewolnikiem. Stałeś się niewolnikiem prawd królewskich. Rozumiecie? Twarda to mowa, któż jest w kościele. Jak będzie chciał, ja chcę. Te rzeczy wyprowadziły mnie z kanałów. Te rzeczy mnie to, o czym mówię, zależności, poddanie i posłuszeństwo doprowadziło do tego, że dałam w kościele wyposażyć moje życie do służby. W kościele zostałam wyposażona do służby. Nie poza kościołem, nie w internetowym kościele. Lepszy wróbel w garści niż gołąb na dachu. Taka kryminalna zasada. Wiecie, wiem, że wolę mieć tego wróbla, który jest mniejszy, ale wiem, że go dzierży w moim ręku, niż gołębia na dachu, którego nie złapię. Mój dziadek ujał gołębie i wiem, że gołębie są szybkie. Zależności, poddanie i posłuszeństwo. Rzeczy, które się wydarzyły w naszych życiach rodzinnych, są bardzo ważne, aby się powgrzebywać w ogóle w te rzeczy. Jestem ostatnia, która się grzebie bez celu w warowniach, ranach i tak dalej. Ale kilka lat temu, kiedy miałam taką przywarę, która się nazywała, że wtrącałam się Arturowi wtedy, kiedy wychowywał nasze dzieci. Po prostu nie godziłam się z formą, z jego formą przekazu, jeśli chodzi o zachowanie naszych dzieci. Zawsze przychodziłam do pokoju i otwierałam swoją jadaczkę. Rozumiecie? I Duch Święty do mnie mówił, robisz straszną rzecz. Twoje dzieci będą się czuły niebezpiecznie. Kiedy ty i twój mąż będziecie mieli inne zdanie, tak? To twoje dzieci będą się czuły niebezpiecznie. Tu już jest nieważna twoja modlitwa. Tak głośno żyjesz, że już nic nie ma. Takie ukraińskie przysłowie. Rozumiecie? Już jest nieważne, ile się modlisz, ile się wstawiasz, ile ogłaszasz. Twoja decyzja serca. Jeszcze raz mówię. Jeśli ustami swoimi wyznasz i w sercu swoim uwierzysz, zbawiony będziesz. Każda decyzja, tak, ona ma być podjęta na pułapie naszego serducha. Inaczej nie ma takiej opcji, abyśmy tak samo myśleli, tak samo mówili i tak samo czynili. Tego się nie da zrobić. Dlatego, że dalej Biblia mówi, z obfitości serca mówią usta. Rozumiecie? A więc w ogóle wszystkie nauczania, które są, jeśli nie są przyjęte na pułapie serca, nie pociągniemy tematu dalej. Bo to ważne, żeby one w sercu zrobiły pracę. Kiedy Duch Święty, wracając do tematu, mówi do mnie na temat tego, że moje dzieci będą się czuły niebezpiecznie, wtedy, kiedy ja bym odchodziła, tak?
Bo wiecie, bo to automatycznie w ogóle mamy obrońcę, jest mamusia, która myśli inaczej jak tatuś. Mamusia jest teraz tatuś jest B. Wiecie, tatuś jest B. I co w ogóle, bo to jest też bardzo ważne, co ja tym pokazuję? Ja takiego Boga pokazuję. Bo żebym ja tylko pokazywała takiego ziemskiego ojca, ale ja pokazuję takiego Boga. Że w ogóle liderstwo to jest tfu. Rozumiecie? Ojcostwo, nażygacz na to. To są tego rodzaju rzeczy. I przychodzę z tym do Ducha Świętego i mówię, co się wydarzyło w moim życiu? Bo ja chcę być posłuszna w tym temacie. Chcę być posłuszna w temacie w ogóle posłuszeństwa. I Duch Święty mi pokazuje temat z mojego domu rodzinnego, że ja byłam w ogóle obrońcą mojej mamy. Obrońca matki. Przed kim? Przed tatą. Kiedy były w domu awantury, Agata była obrońcą. I Duch Święty mi pokazuje, to jest tak silne w twoim życiu. W ogóle to jest w ciebie tak wmontowane, tak? Że pomimo to, że chcesz być w tym posłuszna, tak? To jest mocarz w twoim życiu. Trzeba się z tym mocarzem rozprawić. Rozumiecie, dlaczego wpadałam i zwracałam uwagę? Ponieważ we mnie był wmontowany mechanizm pod tytułem, że tata to jest ktoś zły. A przecież w nowym życiu stare przeminęło. Ja nie mogę ciągnąć tego tematu, więc ja się muszę z tym rozprawiać. W jaki sposób się rozprawiam? Podważam tą wałownię. Uwalniam się od demonów. I na silnego indyka. Wchodzę w prawdę Bożą. Za każdym razem, kiedy chcę wejść i zwrócić uwagę, to nie wchodzę i nie zwracam uwagi. I mówię, stare przeminęło. Jestem nowym człowiekiem. Nie będę pokazywała fałszywego obrazu ojca. Rozumiecie? Nie będę pokazywała fałszywego obrazu ojca. Czy było mi łatwo? Nie, było mi bardzo trudno. Żygać mi się chciało, moje emocje podnosiły się w ogóle do mojego gardła. Rozumiecie? Po kilku dniach chciałam jeszcze wykrzyczeć. W prawdy Boże wchodzimy przez posłuszeństwo. Duch Święty to duch posłuszeństwa. Rozumiecie? To nie jest duch buntu. Ludzie mówią, ludzie próbują ominąć Boże prawdy i mówią, ale mnie tak Duch Święty prowadzi. Ja mówię, ale Duch Święty prowadzi po prawdach Bożych. Duch Święty nie omija prawd Bożych. On prowadzi po Bożych prawdach. Jeśli powiedział, że nie znamy już nikogo według ciała i ustanowił duchową rodzinę ważniejszą niż ziemską, to nie możesz powiedzieć, że Duch Święty nie tak prowadzi. Artur to wczoraj w sobotę mówił w Holandii. Duch Święty mnie tak prowadzi, żebym teraz zaangażował się w życie jakiejś ciotki czy wujka. Rozumiecie? Duch Święty prowadzi po prawdach Bożych. Poddanie. Jest napisane, żebyśmy się poddawali jednym drugim. O, ja już to nie lubię. Nie miejmy. Jest napisane, że na końcu Syn będzie poddany Ojcu. Duch Święty to Duch poddania. Duch Święty to jest Duch poddania. Jeżeli będziecie wprowadzać te rzeczy do własnego życia, wiecie, korzystacie już z mocy, ale moc płynie niezależnie od was. Uruchamiacie wiarę i odwagę, tak? I płynie moc. Ale żeby utrzymać swoje życie na pewnym pułapie i potem wyżej, to należy respektować te rzeczy. Należy respektować posłuszeństwo, poddanie i wzajemne zależności. Wiecie? Jest też coś takiego, że kiedy dzieci w kościele, te, które się już narodziły z Bożego Ducha, ale są w systemie wyłażenia z różnych zaburzeń, próbują pominąć ten temat i natychmiast stać się rodzicami dla innych. Jeśli jesteś starszy w wierze, bądź osobą, która poucza młodszych, ale nigdy nie zakop, tak, tych problemów. Pojedź z diabłem
dumny nam. Ponieważ ja na przykład to oglądam. Jesteśmy ruchem przebudzeniowym, kościołem przebudzeniowym. Ja oglądam te rzeczy. W jakim natężeniu wychodzą problemy w życiu ludzi. I wiecie, w normalnych kościołach jest taka opcja, że nigdy by nie wyszły. Ludzie by tam się jakoś poukładali. Ale w ruchu przebudzeniowym wyjdzie wszystko. Diabeł każdą niezałatwioną rzecz w twoim życiu wyciągnie i użyje jako broni maszynowej. Tak to działa. Tak to po prostu działa. Duch Święty to duch zależności, poddania i posłuszeństwa. I to są tematy, których nie możemy pominąć w Kościele, ponieważ prawda zamyka furtki nieprawdzie. Skoro Jezus pokazał nam swoim życiem, że był posłuszny, że był zależny i że jest poddany, to nasze życie musi być nacechowane tymi rzeczami. Ono musi być nacechowane. I żeby funkcjonować w tych prawdach, będziesz musiał wystąpić w swoim życiu przeciwko buntowi. Przeciwko buntowi. To się nazywa bunt. Tego nie można inaczej nazwać. Natomiast nie możemy pozwolić sobie na to, że pomijamy prawdy Boże i mówimy, Duch Święty nie prowadzi, nie u nas, przyjacielu, nie w tym Kościele. Nie możemy pomijać prawd Bożych, tak? Nie możemy pomijać fundamentalnych rzeczy i mówić do ludzi, że tak mnie prowadzi Duch Święty, ponieważ odrobina kwasu całe ciasto zakwasza. Wiecie, jak to działa? Wystarczy, że nie zgadzacie się z czymś i popieracie dalej nieprawdę, to do nas dociera. Musimy potem te rzeczy prostować. Dlatego tak bardzo ważną rzeczą jest, abyśmy funkcjonowali w systemie prawdy. Prawdy, która będzie na pułapie naszego serducha. To jest tak bardzo ważne. Wiecie, że można być bardzo poprawnym w swoim wyznaniu, ale sercem gdzieś bardzo daleko. Z tym trzeba się porozprawiać. Ja wam świadczę swoim życiem, że każdego mocarza, którego zobaczyłam w swoim życiu, ktoś na przykład może powiedzieć, wiesz, ja tego nie widzę. Nie, to jest nieprawda. Jeśli przebywasz z Chrystusem, jeśli obcujesz z Duchem Świętym, to ty masz wgląd w samego siebie. Nie ma takiej opcji, że nie zobaczysz w swoim życiu mocarzy, którzy przeszkadzają ci w tym, aby przyjmować proste prawdy Boże. Nie ma takiej opcji. Ponieważ kiedy przyjąłeś Ducha Świętego do swojego życia, to masz wgląd w samego siebie. Rozumiecie? Masz wgląd w samego siebie. Nie ma takiej opcji. Tylko na tych rzeczach należy pracować. I namaszczenie jest po to, aby na tym właśnie pracować. Namaszczenie ułatwia. Namaszczenie ułatwia. Ono łamie jarzmo. Nie po to, żeby z powrotem pod to jarzmo wchodzić. Trzeba pozakładać sobie zeszyty, pisać te rzeczy, przyjść do Ducha Świętego i powiedzieć tak, Boże, skoro Ty w ogóle jesteś Bogiem zależności, Bogiem posłuszeństwa i poddania, to ja chcę też być takim człowiekiem. Mamy prezentować chrystusowość, mamy być chrystocentryczni, nie humaniści. Rozumiecie? Nie humaniści. Teraz się podnosi taka właśnie fala. Wiecie? Nie ma miłości. To jest nieprawda. Miłość jest ściśle związana z prawdą. Nie ma takiej opcji, że nie ma miłości, jak jest prawda. Rozumiecie? To jest w ogóle nieprawda. Ludzie boją się. Ludzie się boją wejść w głębokie relacje, w głębokie zależności. Boją się poddać, bo boją się, że coś im minie. Przejedzie jakiś cudowny koń, rozumiecie, i mnie w ogóle nie zdąży na niego wskoczyć. Nie ma takiej opcji. Nie ma takiej opcji, że to cię ominie. To cię nie ominie. Bóg cię nie ominął. Bóg w tobie zamieszkał. Ale bardzo ważne jest, aby prezentować chrystusowość. Rozumiecie? To jest tak wyświechtane, Duch Święty mnie prowadzi. Rozumiecie? Przecież w ogóle szereg ludzi stąd odeszła i mówią tak, Duch Święty mnie tak prowadzi. Ja mówię, prowadzi cię duch tego świata. Straszna armata. Rozumiecie? My musimy nauczyć się nazywać takie rzeczy.
Musisz nauczyć się nazywać rzeczy w swoim życiu. Musisz nauczyć się mówić do innych ludzi prawdę i nie bać się. Nie bać się. Chcesz być propagatorem prawdy, to mów do ludzi prawdy. Przyjmuj prawdę do swojego. Zobaczcie, jak to działa. Zobaczcie, ludzie dzwonią i mówią, mówcie prawdę z życia. Bo ludzie się poślizgnęli o życie. Ludzie się o życie poślizgnęli. Ludzie nie potrzebują, żebyśmy im czytali Biblię. Ale ludzie potrzebują zobaczyć ucieleśnione słowo w nas. Ucieleśnione słowo zeszło na ziemię i zamieszkało pośród ludzi. Jezus był do dotknięcia przez ludzi, prawdziwy. Duch Święty jest duchem zależności, poddania i posłuszeństwa. Nie ma, żeby mamy jakoś w sobie, wiecie, wymalowanego jakiegoś takiego Boga, bo to wiecie, to jest taki ten najłatwiejszy slogan. Jak się z czymś nie zgadzamy, to mówimy, Duch Święty nie prowadzi. I co? Ja mówię, to ja już nie mam z tego powiedzenia, bo to jest też coś takiego, że ja mam szacunek. Ja mam szacunek do Ducha Świętego i jak ktoś do mnie na przykład mówi tak, Duch Święty mnie prowadzi, ja pytam, że przyjdź za 3 miesiące. Przychodzi bez zdroża błędu. Ja mówię, dokąd cię poprowadził Duch Święty? Ale tak, nie prowadził. Ja mówię, nie. Prowadziła cię twoja zaburzona dusza. Nie Duch Święty. Duch Święty to namaszczenie pierwszoklasne. Nie ma takiej opcji, że masz relację z Duchem Świętym. Jesteś zależny, poddany i posłuszny i twoje życie się nie zmienia. To jest wręcz niemożliwe, przyjaciele. Nie ma takiej opcji. Pamiętam, w pierwszym kościele śmiałam się z Arturem a propos, żeby starsi nauczali młodszych. Artur był w tym mega posłuszny. Nauczał nawet kobiety, jak się karmi piersią. O dziwo, bo słuchałem. Przychodziłam do niego i mówię, nie masz piersi i nigdy nie karmiłeś. Ja urodziłam 2 dzieci i karmię, ale on był starszy ode mnie. Więc miał prawo, aby nauczać kobiety, jak się karmi. Rozumiecie? Podejdźcie też do tego z humorem, bo to w ogóle to nie jest straszne. Bycie poddanym i posłusznym. Przecież jak zerowaliśmy swoje życie, mieliśmy kupę pieniędzy i jak tam policja gospodarcza pozabierała wszystko, to my zostaliśmy bez niczego. Potem jeszcze Artur wyszedł z więzienia, jak już nowo narodzony, postanowił, że wszystko odda. Ktoś mnie poinformował, też takie mam przekonanie, że oczywiście jest niewierząca. On przychodzi mi, to wiesz, mam takie przekonanie, żeby wynieść wszystkie weble, jak już są kradzione. Wyniesie nerwę, będę się wzięła na podłodze. A w co będziemy pakowali ubrania? W ogóle wiem, że nie ma pieniędzy. Ufa jakiemuś Bogu, którego ja nie znam. W ogóle czuję się mega niebezpiecznie. Mówię, marnie to widzę w ogóle, nie będziemy się dzieje na kartonach. Ale wiecie, kiedy potem oddałam ja swoje życie Jezusowi, kiedy uczyliśmy się podstawowych rzeczy, to miałem jedną marynarkę ze sklepu używanego, którą sumiennie oddawałam do prania, żeby była prawa. Dla nas, wiecie, co było ważne? Obecność Boża. Dla nas była bardzo ważna obecność Boża. Nie tam, moc. Wiedzieliśmy, że mamy moc. Wiedzieliśmy, że mamy moc. Ale wiedzieliśmy też, że Duch Święty działa na połapie serca. My nie możemy go sobie okrzykami radości, bez zaangażowania serca, jakoś tak oswoimy Ducha Świętego. Oswoimy Ducha Świętego okrzykami radości, a serce jest w ogóle nie wiadomo gdzie. To tak nie działa. Przywiąż sobie na szyję te prawdy. Zależność, posłuszeństwo i poddanie. I wiedz, że taki jest Twój Pan, któremu oddałeś swoje życie. Jezus Chrystus, pierwszy zależny, pierwszy posłuszny i pierwszy poddany. A Duch Święty to Duch Jezusa. To ten sam Duch Święty, który wzbudził Jezusa z martwych. Inaczej cię Duch Święty nie będzie prowadził. Jeśli widzisz w swoim życiu, że jesteś zupełnie inaczej prowadzony, że uciekasz od poddania, że uciekasz od posłuszeństwa, że uciekasz od zależności,
Nazwij to dzisiaj z duchem Antychrysta. Powiedz, ty przebrzydły duchu Antychrysta. Nie będziesz władał w moim życiu. Dzisiaj wytoczą ci wojnę. Biorę autorytet nad lewym prowadzeniem i ustanawiam prowadzenie Chrystusowe. Będę wierzył tak jak Jezus, myślał tak jak Jezus i mówił tak jak Jezus. Cokolwiek się w twoim życiu pojawi innego, jeśli będziesz widział, że rzeczy odbiegają od tego, co my mówimy, to w odpowiedni sposób nazywaj te rzeczy. Nie zostawiaj diabłu ani jednego elementu lewego w twoim życiu. Ponieważ wiecie, chodzi o to, że to rośnie. Rosną dobre rzeczy i rosną złe rzeczy. Więc nie zostawiaj diabłu takiej przestrzeni. Jesteś niewolnikiem Chrystusa. Wolność musi być odpowiednio zrozumiana. Ja jestem wolna, wiecie gdzie, w moim sercu i w mojej duszy. Ale jestem niewolnikiem Chrystusa. To nie znaczy, że ja... Bo ja mam dalej wolną wolę. I ty masz dalej wolną wolę. Piękne to jest. Dlatego kocham Jezusa. Dał ci wolną wolę. I pytanie, czy chcesz? Czy się w to zaangażujesz? Czy weźmiesz te rzeczy na warsztat? Czy schopiesz gdzieś zależność, posłuszeństwo i poddanie pod stół, a wybierzesz samowolkę? To się kończy naprawdę, wiecie, tragicznie. Ja na przykład mogę wam powiedzieć, że ja mam informacje o różnych ludziach, którzy byli związani z nami bezpośrednio, którzy od nas odeszli, którzy nigdy w swoim życiu nie podważyli mocarzy. I chcę wam powiedzieć, że jeśli mocarz jest niepodważony, to siłą, to gruby kaliber podniesie swój ryj w najmniej odpowiednim momencie. W najmniej odpowiednim momencie te rzeczy się podniosły. W ogóle słowo, które jest głoszone, to nie jest słowo ludzkie, to jest słowo Boże. Trzeba mieć do tego szacunek. Ja mam szacunek do głoszonego Bożego Słowa. Ja nie podchodzę, wiecie, do głoszonego słowa, a coś tam sobie powiedzieli. Nie. Dla mnie Słowo Boże to Słowo Boga. Dla mnie wygłoszone kazanie to jest to, że my siedzimy i słuchamy. To znaczy, że Bóg nas powiedział, że Bóg teraz powiedział, to jest taki kierunek dla was teraz, tak? Macie moc. Wiecie, że możecie. Wiecie, że jesteście zwycięzcami. Wiesz, że ty i Jezus jedno jesteś, tak? Wiesz, że kiedy pójdziesz i będziesz kładł ręce, to ślepi będą widzieli, głusi będą słyszeli, tak? I księża będą zrzucali się tam. Ale z drugiej strony, aby utrzymać w swoim życiu rzeczy na odpowiednim poziomie, tak? To następne rzeczy. Posłuszeństwo, zależność i poznanie.